Kilkanaście projektów uchwał mieli do rozpatrzenia na dzisiejszej sesji rajcy bolzajcki Rady Miasta. Jak zwykle były to uchwały o różnym ciężarze gatunkowym, ale każda z nich wprowadzała uregulowania, które są istotne dla konkretnych grup bolesławian. Ogólnie można podzielić dzisiejszą sesję na takie dwa główne bloki. Pierwszy blok to były informacje, które zostały skierowane do radnych Rady Miasta i mieszkańców Bolesławca, między innymi na temat dróg miejskich w Bolesławcu, na temat opieki zdrowotnej w przedszkolach i w szkołach podstawowych, która jest organizowana. I taka najważniejsza informacja, która dotyczyła realizacji budżetu miasta za pierwsze półrocze 2019 roku. I okazało się, że tegoroczny budżet jest realizowany planowo. Wprawdzie w trakcie roku budżetowego pojawiły się nieprzewidziane, dodatkowe wydatki, które wynikały z narzuconych samorządowi nowych zadań, ale i to nie zburzyło jego realizacji, która na połowę roku opiewa na niemal połowę założonych wydatków. 1 września wyszła konieczność finansowania dodatkowymi środkami oświaty w całej Polsce, więc również w Bolesławcu. I to będą bardzo wysokie kwoty, co może realnie wpłynąć na realizację niektórych zadań w budżecie miasta Bolesławiec. Wśród sprawozdań, z którymi zapoznali się radni, było m.in. to dotyczące gminnego programu opieki nad zabytkami na lata 2014-2018 za okres poprzedniego roku. Radni przyjęli też uchwałę w sprawie przyjęcia takiego programu na lata 2019-2022. Drugą częścią sesji Rady Miasta są projekty uchwał. Tutaj można powiedzieć, że najważniejszymi projektami uchwał są uchwały dotyczące nadania tytułu Zasłużony dla Miasta Bolesławiec. Są to bardzo szczególne wyróżnienia dla osób, które pracują na rzecz mieszkańców Bolesławca, samorządu, różnych instytucji, które wpływają na to, że nasze miasto jest postrzegane jako bardzo dobre miasto. I właśnie tym osobom chcemy dzisiaj wynagrodzić poprzez nadanie takiego tytułu. Radni zatem zdecydowali, by tytuły Zasłużony dla Miasta Bolesławiec przyznać Tadeuszowi Rukowskiemu, Helenie Smoleńskiej, Marii Niemczuk, Barbarze Smoleńskiej, Stanisławie Balawender, Adamowi Fornalowi, Bogdanowi Fiałkowskiemu i Andrzejowi Żdanowi. Uchwały w tych sprawach zostały podjęte, natomiast uroczyste wręczenie tych tytułów nastąpi na jednym z najbliższych posiedzeń Rady.